Widzę, że wszedł na salę pan poseł Tomasz Jaskóła, klub Kukiz15. Proszę więc jeszcze o zadanie pytania. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Zawsze, kiedy pani marszałek prowadzi posiedzenie, mam wybitne szczęście i zadaję dobre pytania. Do pana ministra Szymańskiego chciałbym następujące pytania złożyć. Jak rząd polski toczy negocjacje tego słynnego TTIP, czyli transatlantyckiego porozumienia, ponieważ my nie wiemy w zasadzie ani kto je toczy, ani na jakim etapie one się znajdują, jakie zagrożenia ewentualnie dla polskich przedsiębiorców będzie miało to porozumienie. Ono jest takie dosyć tajne. Drugą sprawą jest patent europejski. On się zresztą z TTIP bardzo mocno wiąże. Czy mamy tutaj ochronę dla polskich firm? Bo to jest wielki problem. Ja rozmawiałem z osobami z Urzędu Patentowego i oni się czują zagrożeni. Trzecią sprawą jest stanowisko rządu wobec referendum. Czy można referendum, kiedy przeprowadzimy takie referendum jako ruch Kukiz wobec imigrantów, czy można uzasadnić i przedstawić jako stanowisko wiążące w Unii Europejskiej? I czwarte pytanie, czy rząd zamierza podjąć działania, to już ostatnie, czy rząd zamierza podjąć działania w celu ujawnienia tak zwanej LuxWiki, czyli afery związanej z rządem luksemburskim, który pozwolił 300 firmom drenować ogromne pieniądze. Panie pośle, skończył się nam czas. Owszem, bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu sekretarza.